Siemacie, z tej strony Krywojak, witam bardzo serdecznie ponownie Farming Simulator 2017. Dzisiaj gramy na mapie Sosnowka, czy będziemy grać? Najpierw muszę coś wyjaśnić. Poczekajcie, tylko nie trzeba wszystko tutaj dobrze z głośnością, dobrze. Otóż w poprzednim odcinku te cięcia, które występowały, nie były spowodowane jakby mną, tylko oprócz tego jednego przed tym napisem z tym silosem, mogło to być spowodowane tym, że miałem zaktualizowanego actiona, bądź w jakim miejsca na dysku teraz mam go dosyć dużo, więc powinno być ok. Po drugie, mówiłem, że na ekranie będzie playlista. Niestety YouTube stwierdził, że takowa nie istnieje, ale to tam mniejsza z tym. Taki mały szczegół, ale wolałem wytłumaczyć. I jeszcze taka mała informacja, że ten materiał dzisiaj nagrywam w 60 fps. Jak sobie zobaczyć, czy może jakość będzie lepsza, bo normalnie moje materiały nagrywam w 30, a ten nagrywam w 60. I być może, za niedługo Farming Simulator 2017 multiplayer, ale zobaczymy. Także już zapraszam do Sosnowki. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy Sosnowkę. Ta mapa, wydaje mi się, że ona nie jest tak ciekawa jak Goldcrest Valley, więc do tego on tak dominuje. Mamy chyba tylko dwa pola do dyspozycji na razie, bo mamy przyczepę i mamy kultywator, a to nie wiem, co jest, chyba jakiś nawóz płynny czy coś takiego chyba. To jest chyba do nawożenia. Dobrze, 20 000. I najpierw myślę, że tutaj sobie na tym kombajnie zatrudnimy pracownika, żeby on sobie tutaj kulturalnie już tutaj wszystko ścinał. No i wsiadamy do przyczepy i tylko drugiego pola nie będę na się tam, w sumie nie byłem na nim nigdy, to sobie w którą stronę jest to drugie pole, tam dalej. A to później to sprawdzę, w sumie jeszcze na tym drugim polu nie byłem ani razu. Ale ta mapa nie jest jakaś taka wybitna, to na razie zostawia, żeby tak dużo hajsu za pracowników nie tracić. Ten ciągnik tutaj mamy, przyłączamy przyczepę. A nie, coś mi się niechcący tutaj naganie ścięło, ale już jesteśmy. Obróć, dobrze. I wystawiłem tempomat, sobie nie nastawiłem. 10 ma być, 10. O, dokładnie tak jak mówisz. Ale ja mądry jestem, on tu będzie jechał zaraz. Ale duże to pole jest. Znaczy, wydaje mi się, że większe niż to, które tam na Goldcrest Valley było z tym kombajnem. Jak go tu przyblokuje, czy nie? Jaki on ma ten kąt tego swojej ścinarki, że tak powiem. Nie no, spokojnie sięgnie go ta rura moja. O, doskonała współpraca na farmie. To już nie jest moje pole, ale mogę je kupić sobie. Albo wykonać na nim jakąś tam pracę od tego jej właściciela. Ja sobie pokażę, ten kompanie przez ten czas tutaj sobie zetnie. Ale tylko nie mu po polu. po swoim drodze sobie mogę jeździć, ale po czymś to nie, bo to nie moje, to jeszcze zniszczmy. Chociaż tu się nie niszczy tych pól, ja wiem, ale... Ta droga fajna. Gdzie jest ten znaczek? Tu. A, czyli że muszę chyba najpierw wyjechać tym ciągnikiem, bo on trochę przeszkadza. Ale co z tobą? O. Dobra. No to mapa też w sumie fajna, bo tak się bliżej nie przeglądałem, ale... $17 000 bym dostał, a to 44 minuty. To jest rzepak albo jęczmień. Chyba. Bo to z zwykłym kombajnem się zbiera, czyli to nie jest nic takiego... czyli to albo jest jęczmień, albo... A nie, to jest chyba to jest jęczmień, bo rzepak troszkę inaczej wygląda. On jest taki zielonkawy. Bo on w tą stronę już jedzie. A to my to rozegramy w ten sposób i poczekamy tutaj sobie na niego. Ale krzywo tą przyczepa nam. A nie, tutaj nie, myślałem, że on wszystko tutaj ładnie wyczyścił, a tutaj zostawił taki kawałek mały, ale... A, zablokowany, no to... Też go zablokuje, nie? Chyba to odjadę troszeczkę. I wjadę sobie tutaj. Wow! To są gdzieś jakieś silosy w ogóle? Bo tak może od razu to do pełna tutaj nie muszę wcale nic robić. No tam chyba coś jest takiego siloso podobnego. Ja tutaj na końcu zostawię, ale to jak jeszcze gorzej, bo ja w ogóle tak krzywo wszystkim jeżdżę, bo... Ej, bo ja mu uciekam. A nie, to spokojnie, spokojnie. O nie, niespokojnie. O, teraz. Dobrze, trochę w lewo, trochę w lewo. Dobrze, 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 dobrze. Sprawdzę tutaj, czy z tych... czy tutaj są jakieś silosy? Halo? Halo? No, ani w te, ani we w te. Halo? No co za... To koło, o Jezu. To koła tutaj weszło. W ogóle jakoś stanął dziwnie. A to kurczę, bo... To wezmę ten ciągnik. Ten kultywator chyba nie jest przyłączony do mnie, nie jest on chyba. A nie, nie jest, dobrze. I tą przyczepę przepchnę. O, tak. O, właśnie. I to jak może uda mi się cofnąć? No, coś tam niby się rusza, ale to nie jest to, co mnie... No to w takim razie trzeba użyć tego ciągnika, tylko żeby znowu nie wjechać w jakiś słup. No teraz znowu będziemy się świetnie bawić, żeby to jeszcze troszeczkę popchnę. Ale no, jak się takie rzeczy dzieje, to trzeba... Dobrze, jest wszystko ok, udało mi się nawet, poradziłem sobie. Kombajnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Albo oddalimy kamerę, bo bez przesady. Oho! No i taki pasek zostawił przeze mnie. Będę musiał po nim poprawiać. Bo ja w ogóle miałem sprawdzić, czy ten... Czy w tych... To są jakieś silosy w ogóle i co tam w nich jest. Od tego by można było zacząć. To jest jakiś silos. Tutaj po lewej stronie. A tak, tak, tak. A, czyli tutaj się wyładowywuje chyba. Czyli się z drugiej strony jest... Władywalka, że... Ładowarka, o tak może. Tylko gdzie tutaj stanąć? Tutaj? Pod tym? No pod tym chyba. O, dobrze jest. Zawsze w tych silosach jest coś na zapas. Wow, mikrofon jest, stój spokojnie. Ja wiem, że emocje ponoszą tutaj, że ciągnik się w ogóle zablokował i tak dalej, ale... Chyba poprawiamy się szybciutko. O dobra, i teraz mamy tutaj, muszę ogarnąć, gdzie są te sklepy. Aj, tam najpierw byłoby tam tych elewator zbożowy, gdzieś tam. Magazyn warzyw. Panie mikrofonie, pan mi tutaj już nie fika. Magazyn warzyw. A chcą pszenicę. Wow. Magazyn warzyw 605. Gdzie to jest? O Jezus Maria. Nie no, to nie jest aż tak daleko. A elewator zbożowy 541. Nie, to magazyn warzyw chyba lepszy. Mapę proszę pokazać. Oznacz miejsce. No i teraz w tą stronę mam jechać. Sobie mapę taką dużą zrobię. W tą stronę jadę. Takie wykopsko sobie zapodamy, bo mnie kolega nauczył. A tam jest to. A nie, tam mogę tu prosto jechać. Oj, tutaj znaki są. Ale tu gdzieś chyba w Europie, mówię, to, znaczy to jest jakaś chyba Rosja albo Ukraina chyba. Bo nie wiem, czy na Białorusi też są, nie, chyba też, ale... Nie no, przyjemna mapa jednak, gdyby tak się przyjrzeć. Tam mamy to wszystko zawieść. Co uczynimy? A to się wlecze. A chyba tempomatu nie ustawiłem do kombajnu jeszcze. Ustawię przy okazji. Czy ja tutaj sobie mogę przejechać tędy tak niekulturalnie, nieprofesjonalnie? Nie, muszę wjechać na główną, bo tutaj jest chyba zastawione. Ale tak pojechać tą tutaj w bok teraz. Akienkowska w szczerym polu to jest coś pięknego. Tutaj jeszcze po trawie, nie? Dobra, dobra, dobra. Dawaj, 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 dobrze, dobrze. I tu mamy to, ale czy... Nie no, chyba jednak muszę od tamtej strony podjechać, bo od tej strony to... Wjazd będzie. tu mogę pola pokupować. Ale to wszystko już w serii będzie. Dobra, co jeszcze przy okazji tutaj w lewo. Gdzie jest to do wysadzania? Tutaj. What? Zmieszczę się. N. Ale tak, żeby był bezpieczny. No nie gadaj. Czy ja z tym ciągnikiem się zablokuję? Nie, jest wszystko ok. Pieniążki już lecą. No nie widzę tutaj jak jadę. O nie, dobrze jadę, dobrze, bo pod tym dachem to... Ale ten płot tutaj mi przeszkadzał, ja sobie tutaj wyjechał. A niestety nie mogę już. Dobra, już się przestańmy w jakie kierunkowskazy może bawić, bo szkoda czasu. O! O Jezu. Tak nieprofesjonalnie tutaj, ale nie w mur. A tu sobie mogę kupić pole. Ono takie trochę drogawe chyba jest, bo duże. Tysiące 11 minut nawozić trzeba. W sumie tak, jakby odcinek urozmaicić, 120. 4000 mi zapłacą. A niech będzie, 11 minut mam. A to pole jest... To pewnie ma duży zasięg ten do nawożenia, bo to tak zwykle jest. To pole też nie jest takie rekordowo duże z tego co widzę. No to się chyba kończył tych drzewach już tam. No właśnie waham się czy to zrobić. Ale możemy zrobić, dostaniemy przynajmniej pieniążki. A jak się zrobię krzywo to ci przecież poprawi, przecież tutaj nikt mnie chyba nie będzie oceniał. Dobrze, dobrze. Ten obciążnik, tutaj musimy do niego podjechać. Wow. Mogę już przyłączyć go? Mogę, dobrze. No teraz będziemy się świetnie bawić, podłączając... Nie, to jest obojnik, to jest chyba do gnorówki, czyli od sików. Oboje to jest kupa, a gnorówka to są siki. What? A nie, bo odłączyłem sobie obciążnik. Nie, nie tak krzywo, bo potem... Żeby te zaczepy tutaj... Nie, jeszcze troszeczkę bardziej... O. Nie, jeszcze troszeczkę... A czasem już tam mi nabija. Doskonale. Teraz poczekajcie, F1 rozłóż. No tak, wiedziałem, że będzie tak miały. O, proszę państwa, no to. A i potem będzie złóż. Opuść. Już na wozie? Trawnik? A nie. Źle podłączyłem. Bo mi ciągnik fiksuje. Opa, się tak wiedziałem, że coś mi tutaj... Bo to trzeba tak prosto podłączyć. Czy ten ciągnik tak krzywo. O, i tak powinno być dobrze. Tak, jest wszystko ok. No i się nawozi, no i elegancko. No i też to szybko jedzie, więc... Ojej, już chyba mi trochę skręca. O, sobie tak weźmiemy od środka, będziemy patrzeć, czy tam wszystko się dobrze robi. Czy to i tak w lewo poszedłeś, halo? Czy masz pole nawozić, a nie trawnik? Trawnik to się sam nawozi. Znaczy trawnika chyba... Cały tutaj nas nie interesuje, tylko to pole. Właśnie tam trochę krzywo jest, bo on tak tutaj zaczął skręcać dziwnie. A to nawożenie ma dosyć duży zasięg, więc to też nie jest aż tak... Tutaj trzeba będzie teraz wyjechać i to podnieść. O, teraz podniesiemy. O, kręć. Nie zwalniaj, nie waż się nawet zwalniać. Nie waż się hamować. O. Dobrze jest. No i opuść wóz asenizacyjny i sobie na kamerce zrobimy podgląd. Znaczy w sensie, że na kabince. Nawozimy wszystko elegancko. Tak, żeby było porówno. Tego tak tutaj troszeczkę wyjechałem na ten pas, żeby więc na pewno... Żeby się te wszystkie nierówności wygładziły. Żeby się te nierówności zamieniły w równość. No i jeszcze 7 mil i czasami tyle czasu mi uciekało na to wszystko, a udało mi się i tak wyrabiałem ze wszystkim. Ten materiał się urozmaici też przez to. No panowie, dobra, gdzie mi tak uciekasz? Tu. Tak prosto to chyba, gdzie, a nie zygzakiem. O, ten ciągnik mi tu przeszkadza. Czy ja mogę na chwilę z tego... Szybko, bo ja czasu nie mam. Powrót na pole. Już szybko, już wracam do was. A co tak tutaj ciężko chodzi? No. Obróć, dobrze. I znowu sobie trochę trawnika ponawozimy. Tak prosto troszeczkę, żeby to było, bo... No, nie wiem, czy się wyrobię przez 6 minut. Za dużo mi to czasu zajęło się podłączyć do tego sprzętu, ewidentnie. To by... Muszę nad tym pracować jeszcze. Dobra, tutaj jeszcze sięgam, tu już będzie w ogóle subcio. Ale co ty mi tak zaczął zwalniać? Niemiłosiernie ten pan ciągnik. Bo tu mi pasek zostawiasz, no. A nie, coś mi się chyba przewidziało, nie był tam chyba pasek jakiś zostawiony. Oj, zawsze się chyba podniosłem, czy nie? No, zawsze się podniosłem. Jeszcze... Jest, dobrze, szybko mamy 5 minut. No, ale... O, jak to się ciągnie. O, w XXI wieku takie rzeczy. Żeby ciągnik sobie nie mógł poradzić z ciągnięciem. Ej, no bo mi znowu się coś stało z tym sprzętem. Chyba... O Jezu. No, za dużo czasu to trwa wszystko, ja wiem. O, źle chyba. No i odłączyłem się temat. No jeszcze źle. Ale ty mi na tą... No ale... O, jeszcze źle, no, ludzie, no jak to trzeba podjechać. No idźcie wy w ogóle z takim systemem. O, w tą stronę, żeby to tak... Żeby ten ciągnik był taki bardziej prosty. Też to się i tak nie da, bo ten zaczep jest w takiej pozycji bardziej... No to jest tak źle, bo... O Jezu. Uspokoję sytuację, dobrze. Ale... wróć. A tempomat 53. Bo i tak on mi tak nie przyspieszy, żeby się... Zamiast skupić na przyspieszaniu, to się skupić na prostej jeździe, żeby to mi samo jeździło. No nie ma szans, żebym to skończył. Za długo ten sprzęt przyczepiałem. No ja się dopiero uczę, bo... Ale dużą część zrobiłem, no. Połowę chyba, bo nawet więcej. No więcej chyba nawet. Ale tutaj proszę bardziej do prawej strony. No teraz trzeba znowu będzie obracać i znowu to mi wszystko tutaj padnie pewnie. Ja tu mam postęp zresztą. Ale tak też delikatnie obracajmy, bo że faktycznie te zakręty biorę za ostre. No właśnie, biorę te zakręty też za ostre. Miałem opuść wóz asenizacyjny. I mi znowu ciągnik wykrzywiło. Znowu ten pomad. I skupmy się na... Chociaż może mi się uda nawet. Pod warunkiem, że tam szybko dojadę. Szybko to jest w sumie za dużo powiedziane. Ale postęp się zwiększa cały czas. O! Jakiś error, a ja wiem co to jest nawet. Dlatego... Ale to nie jest multiplayer, więc to mi tak bardzo tutaj nie robi żadnej różnicy. Chociaż nie, robi mi, już tutaj chyba takie lagi łapią. Ale co, ale 30 FPS-ów około, tak mniej więcej. Wróć tutaj jeszcze... Gdybym był mądrzejszy, to by mi się to udało wszystko na raz wziąć. Ale nie jestem pewien, czy to mi się uda. Za słaby ma to chyba zasięg. Do tej strony bardziej tam sobie... No i tutaj zostawiam już. To już chyba koniec. Szkoda, że na tych sprzętach włączających się szybciej jeździć nie da, bo ale jest postęp mi zaliczy mi. Co to tak dziwnie te wężyki jakieś tańce wykonują? Bo ten postęp nie rośnie tutaj, nie wiem czemu. No chyba, że to tak działa, że tylko czegoś mam ten, ale nie, no postęp mi rośnie. Zostały sekundy. A to tak już wezmę na raz chyba. Oje, wróć. No się w takich głupich błędach trzeba się ustrzegać. Chyba zostawiłem. No ale jak się taką szybkością będziesz obracał, to daleko to my nie zajedziemy. I znowu ciągnik wykrzywi. Pewnie. A już włączę ten. Dobra, ja czekaj do tej strony, żeby tak równo było. Nie, nie skręcaj, nie patrz się nawet skręcać. No i to mi się podoba. Teraz nie spaltarczyć tego, gdzie ty mi tu jedziesz. Gdzie mi ty mi na ten trawnik? A, bo tutaj. Nie, to... Nie! Nie! Ale no przecież... No trudno. A gdzie mój ciągnik? Tutaj. Może skleroza nie... No niestety nie udało się, ale już byłem blisko. Nie no walić, bo takie bardziej taki dodatek już. To mi się udawało to wszystko zrobić. Gdzie ja pojechałem, to ja nie wiem. Macie sobie mąc zygzakiem oczywiście, tak? Tu woda ładna, aż mi się gorąco zrobiło, nie wiem. Ale wypadałoby go tutaj opr... Je tu! Przepraszam, ale... Gdzie ten ciągnik mi zjadło już, co tutaj stał? A nie, on tam jest. To nie ta lampa. Zdradliwa przez krzaki. A może mi się jakoś uda go jeszcze uratować? Bo tak nie może się skończyć takim kreczesem. Nie, to już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Nie, to koniec już. To już nie ma. Będę musiał zainwestować jakiś ciągnik. I nawet nie wiem, czy już czego nie zrobię. Gdzie jest sklep z pojazdami? O, tutaj. Sprawdzę, czy to w ogóle... Sprawdzę, czy je stać na jakiś. I no... Tylko tak, żeby nie przesadzić od razu i nie widać całych pieniążków. Zlaczyło. O, dobrze. Gdzie są ciągniki? Tutaj. O, ten. Wtedy ile? Nie, to takie to nie. To cofamy. Nie, no to mnie... Ja nie... Przez czas tak wiedziałem, że... Nie, bo... Co to jakieś takie dziwne tutaj rzeczy? Jakieś... Szufla uniwersalna. A nie, bo tu już przeskakuje do innych kategorii, to nie. Przepraszam was. Odbiło mi się. Bo ja zawsze, kiedy tego nie słychać, to wolę i tak powiedzieć, bo potem jak... Bo ja nie jestem pewien, czy tego nie słychać na pewno. Wywrotki. Jakieś lepsze tutaj. No ta jest taka duża. Nie, bo to by wszystko wydał, to nie. Co ja tutaj chcę? Znaczy chcę silosa, kombajny, co tutaj jest? Takie większe jakieś. Chyba. No właśnie, do nawożenia coś. Rozrzutniki obornika. A nie, bo ja nie mogę, bo jest nawoło, o Jezu. Ja nie mam tych świnek wszystkich. Zbiorniki, gnojówki, chwastowniki, pługi do orania. By się przydało jakiś nabyć. Żeby to pole panem zaorać ładnie, bo to od czasu do czasu by wypadało. Ale to wszystko sobie zostawimy na ten. Na ten sezon z tej mapy. Stój. No trochę, nie no, mam 8000, także nie jest źle. Gdzie ten mój pług jest nowy? Gdzie mój nowy nabytek? Halo, ha. No nie ma go. Nie ma pewnie, że tutaj stoi z tyłu. Bo na farmę to inaczej sobie nie poszedł. No gdzie on jest? No zniknął. A nie, a takie coś, dobra, to mi... No mamy, zobaczcie, taki błyszczący, no długo to taki błyszczący nie pobędzie. No ale no, czego wymagać od gleby brudne, czy od ziemi? Teraz jakoś jeszcze sprawdzę, co my tutaj mamy jeszcze, jeśli no i... Zbieranie buraków cukrowych, właśnie, właśnie. Trzeba już myśleć powoli. Do serii, siewniki. A to... A nie, bo ja tam mam... A to był siewnik, dobra. Wozy przyładunkowe. Siekaj... Sieczkarnie samojezdne. Chwastowniki. Już to wszystko? Nie, tam jeszcze. Znaczy, później obiekty, technologia, piły łańcuchowe. I właśnie, nie no, piły mi są chyba niepotrzebne na razie. Lawety, obciążniki. Beczka. No obciążniki się przydadzą później już do tych wszystkich sprzętów. Tylko kupimy sobie może... dwa takie. jeden taki mniejszy, bo to jest też ważne. Żeby się już do serii przygotować. Nie do beczki, to nie będę jakiś biedak z beczką. O, samochodziki. Technologia do tych bel, w zasadzie do tych do robienia tej takich no nasion tych takich, żeby tak wolę wytłumaczyć, żeby nie było. Puski do naczep. Co my tutaj mamy? Różne. Jakieś walce? Nie wiem, właśnie nie znam przecież, bo na rolnictwie to ja nie wiem, co to wszystko robi tutaj. Palety. Zbiornik z nawozem. Worek paszy dla świń. Nawozu. Zwierzęta, mini ładowarki. No to jak będziemy się bawić już zwierzęta w tym sezonie z tej mapy, to się pomyśli. Dobra, bo już troszeczkę mi się przedłużyło. Gdzie jest to wszystko tutaj? To coś, no w serii to będziemy to wszystko odbierać. Znaczy w tym sezonie z tej mapy. Dobrze, moi drodzy, ja tylko sobie zapiszę grę. I będziemy sobie... Dobrze, moi drodzy, troszkę się tam przejwała, ale to nieistotne, powiedziałem tylko, że wyjdziemy sobie. No, właśnie chciałem do menu sobie z tą super tutaj muzyczką z wami pożegnać. Dobrze, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wchodźcie na kanał Kolowy i na Instagrama. No przepraszam was, że tak wyszło z tym zadaniem, po prostu nie wiem, bo jeżeli komuś to w ogóle przeszkadza, bo tam osobiście to nie. No i piszcie mi, co sądzicie o nagrywaniu przy 10 FPS-ach. Bo przyznam, że ładnie mi tutaj trzymało klatki około 30. Chyba będę tak nagrywał, bo YouTube i tak to jakoś robi do 30. No ale to już jest nieistotne. Znaczy... muszę tam pokombinować, jeszcze pooglądać wszystko. Bo mikrofon jest wydajność na maksa. Dobrze, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wchodźcie na kanał Kolorowy i na Instagrama, to już mówiłem. No i przepraszam, taką trochę końcówkę sfejlowaną. No mówię, jeżeli kogoś to obraziło i... No dobrze, także trzymajcie się i do zobaczenia.